Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w 8 rytuale vlogmasowym. Dzisiaj będzie cynamon na spełnienie marzeń. Cynamon możecie zastąpić laskę cynamonu liściem laurowym, zadziała równie zacnie. Co będzie nam potrzebne? Biała świeca, która powinna płonąć. Przepraszam za te atrakcje pod blokiem. Okej. Biała świeca, która powinna płonąć, oczyszczając naszą przestrzeń rytualną. Kadzidło, dowolne, chociaż najlepiej by było, gdyby było cynamonowe, ale dowolne kadzidło dla wzniesienia energii powietrznych. Laska cynamonu bądź liść laurowy, czerwona świeca, marker, gwóźdź bądź szpilka. I co robimy? Zapalamy białą świecę, by oczyściła naszą przestrzeń. Zapalamy kadzidło, które wzniesie nasze intencje. Bierzemy czerwoną świecę, na której wyrywamy swoje imię, datę urodzenia, stawiamy ją w odpowiednim miejscu i zapalamy. Teraz bierzemy swoje cynamonowe coś, czyli laskę cynamonu bądź liść laurowy i markerem drobniutkimi literkami wypisujemy swoje marzenie. Pamiętajcie, ono nie musi być widoczne dla ludzkich oczu, ma być widoczne dla naszych sprzymierzeńców, czyli czterech żywiołów. Jeżeli już wypiszemy te jedno konkretne marzenie, możemy znaleźć do tego marzenia słowo klucz. Na przykład miłość, dom, praca, sława, kupno, sprzedaż. Tutaj intencja dowolna. Oczywiście nie będą spełniały się intencje pod tytułem niech mnie tak wróci, albo niech się komuś źle zadzieje. Nie, to jest magia sympatyczna. Także tylko sympatyczne rzeczy się spełniają. I teraz tak. Jak już siedzicie, bierzecie swój listek bądź laskę cynamonu w łapki i powtarzacie słowa. Niech to marzenie w czyn się przekuje, jego spełnienia bardzo potrzebuje. Przez moc natury i moje działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Powtarzacie to zaklęcie trzykrotnie. Niech to marzenie w czyn się przekuje, jego spełnienia bardzo potrzebuje. Poprzez moc natury i moje działanie, to moja wola, niech tak się stanie. Świecy pozwalacie wypalić się do końca, a swój listek bądź laskę cynamonu zakopujecie pod najpiękniejszym drzewem, jakie znajdziecie w okolicy. Mam nadzieję, że ten krótki rytuał bardzo Wam się podobał i możecie go robić często. Przecież mamy dużo marzeń, także nie ograniczajcie się. Róbcie, zapominajcie i niech marzenia się spełniają. Przy zakopywaniu powiedzcie tylko słowa. Dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Do zobaczenia w kolejnych rytuałach. Pa, pa!